Partnerem dzisiejszego odcinka jest Motor Trend, wyjątkowy producent programów motoryzacyjnych, który właśnie zadebiutował w Polsce. Dostępny będzie wyłącznie na platformie player.pl. W ofercie znajdą się najlepsze treści motoryzacyjne z kraju i z zagranicy. Znajdziecie zarówno poradniki dotyczące m.in. samodzielnych napraw, tuningu, wyboru i zakupu auta, jak i programy rozrywkowe. A w odcinkach wystąpią m.in. Patryk Mikiciuk oraz Adam Kornacki. Serdecznie polecamy, a teraz zapraszamy do obejrzenia naszej listy. 10 niezwykłych customowych pojazdów. 10. Odrzutowe Ferrari Enzo. Twórca tego samochodu nazwał je Insanity, czyli szaleństwo, i z pewnością to określenie nie odbiega zbytnio od specyfikacji całego projektu. Samochód jest czerwono-czarny, a pod maską znajdują się w nim dwa silniki odrzutowe marki Rolls-Royce. Auto jest w stanie rozpędzić się do zawrotnej prędkości 650 km na godzinę, a w momencie największego obciążenia spala w czasie jazdy nawet 200 litrów paliwa lotniczego na sekundę. Budowa samochodu sięga roku 2004, wtedy właśnie jego konstruktor postanowił zbudować prawdopodobnie jedyny na świecie samochód napędzany dwoma silnikami odrzutowymi. Budowa trwała 12 lat, a całość została utrzymana w stylistyce Ferrari Enzo, choć gotowy samochód nie ma wiele wspólnego z pierwowzorem. Najciekawsze jest to, że konstruktor samochodu przed rozpoczęciem projektu nie miał żadnej wiedzy na temat mechaniki. Wszystkiego nauczył się w trakcie. Jednak, jak sam przyznaje, warto było poświęcić na projekt 12 lat pracy i niemal 100 tysięcy dolarów. 9. Ferrari 360 Limo. Kolejne Ferrari, jak określa je twórca, najrzadsze Ferrari na świecie. Mówimy dokładnie o Ferrari 360 Modena z 2003 roku, przerobionym na limuzynę. Samochód po modyfikacjach wyposażony został w 6 drzwi oraz wszystkie udogodnienia, które możemy znaleźć w standardowych limuzynach. W 2017 roku właściciel wystawił auto nawet na sprzedaż, jednak cena, jaką samochód osiągnął na aukcji, dokładnie 104 tysiące dolarów, nie usatysfakcjonowała sprzedającego i auto pozostało w jego rękach. Jednak jeżeli znajdziesz się w Stanach Zjednoczonych na terenie Los Angeles, możesz przejechać się tym samochodem bez problemu. Obecnie właściciel wypożycza samochód na specjalne okazje każdemu zainteresowanemu. 8. Camaro SS Monster. To model Camaro z 1969 roku, czyli jeden z najbardziej pożądanych przez kolekcjonerów. Jednak nie jest to zwykły seryjny samochód, mówimy o modelu poddanym licznym modyfikacjom. W samochodzie znajdziemy dwie turbosprężarki, kompresor oraz instalację podtlenku azotu. Konstruktor sam przyznaje, że dokładnie nie wie, ile auto ma mocy po tych wszystkich modyfikacjach, jednak na pewno musi mieć co najmniej kilkaset koni mechanicznych. W samochodzie wszystko zostało zrobione od zera, w typowo amerykańskim hot-rodowym stylu. Niestety ze względu na poziom modyfikacji samochód, mimo tego, że jest zarejestrowany, nie nadaje się do codziennej jazdy. Głównie z tego powodu, że siedząc w środku kierowca ma ograniczoną widoczność. Z komory silnika wystaje jednostka, która w najwyższym swoim punkcie jest wyższa niż dach auta. Oprócz modyfikacji mechanicznych w tym Camaro znajdziemy ręcznie wykonaną tapicerkę, customową kierownicę z motywem płomieni, klatkę bezpieczeństwa, wyścigowe koła, a nawet spadochron pomagający w zatrzymaniu auta. 7. Leiser Lamborghini Murcielago. Na początku 2018 roku w Japonii, na największych targach motoryzacyjnych w tym kraju, Tokyo Auto Salon, zaprezentowano niecodzienne Lamborghini. Mówimy dokładnie o różowym modelu Lamborghini Murcielago, udoskonalonym przez firmę Leiser. Auto, oprócz tego, że zostało pomalowane na różowy kolor, zmieniono mu felgi oraz zamieniono wnętrze na w całości pokryte skórzaną fioletową tapicerką, zostało przyozdobione 600 tysiącami kryształów Swarovskiego. Całe przedsięwzięcie zajęło 6 miesięcy, podczas których 6 utalentowanych artystów milimetr po milimetrze przyozdabiało samochód. Niestety nie wiadomo, co po targach stało się z samochodem, ale możemy przypuszczać, że skończyło w rękach jakiegoś bogatego kolekcjonera. 6. Panzerbike. Hamburg, Niemcy, rok 2018. Zaprezentowano tutaj największy motocykl w historii. Maszyna waży niemal 5 ton, rozpędza się do około 80 km na godzinę, a napędzana jest 38-litrową jednostką z niemieckiego czołgu Panzerkampfwagen z okresu II wojny światowej. Jednostka ta generuje wręcz niedorzeczną moc 1000 koni mechanicznych. Maszyna jest wyposażona w wózek boczny, który jednak jest nieodłączną jej częścią. Całość posadzona została na 3 kołach rodem z maszyny wojskowej, a design został utrzymany w wojennych klimatach sprzed 80 lat.
Motocykl jest w pełni mobilny, porusza się o własnych siłach, a sterowanie odbywa się za pomocą tradycyjnej ogromnej kierownicy lub mniejszego koła kierownicy umieszczonego w wózku bocznym. Do wykonania projektu wykorzystano wiele podzespołów z dawnych maszyn wojennych, a budowa pojazdu trwała kilkanaście miesięcy i pochłonęła kilkadziesiąt tysięcy euro. 5. Blastoline Special. Mówiliśmy już o motocyklu napędzanym silnikiem od czołgu. Teraz przyszła pora powiedzieć o samochodzie, w którym zastosowano podobne rozwiązanie. Właścicielem pojazdu jest amerykański komik i pasjonat motoryzacji Jay Leno. Jednak nie on odpowiedzialny był za budowę pojazdu. Kilka lat temu odkupił maszynę od jej pomysłodawcy. A pomysłodawca podczas produkcji wykazał się nie lada fantazją, bo wyposażył maszynę w 30-litrowy, 12-cylindrowy silnik z czołgu M47 Peyton. Nie wiadomo, jaką moc ma dokładnie samochód, jednak szacuje się, że jest to ilość pomiędzy 800 a 900 koni mechanicznych. Samochód został stworzony typowo jako auto pokazowe, jednak auto jest w pełni mobilne i można się nim poruszać po drogach. Oczywiście wymiary tego monstrum są równie imponujące jak jednostka napędowa. Auto ma ponad 150 cm wysokości i długość ponad 8 metrów. Cała karoseria została pokryta chromem oraz niklem, dzięki czemu pojazd nie tylko ma niedorzeczne osiągi, ale też nieźle się prezentuje. Jedynym problemem w tym aucie jest wyłącznie jego spalanie, które podczas jazdy w mieście potrafi sięgnąć kilkudziesięciu litrów na 100 km. 4. Ford Bubble Tap z 1955 roku. To samochód przez niektórych uszczypliwie nazywany bąbelkiem, jednak nie da się ukryć, że właśnie z tym się kojarzy. Za bazę do tego niecodziennego projektu posłużył Ford z 1955 roku, jednak po kilku latach tworzenia auta z początkowego samochodu niewiele zostało. Całość prac trwała 4 lata i została wykonana przez pasjonata motoryzacji z Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Samochód dostał nowy lakier, nowe elementy nadwozia, m.in. osłony kół. Środek został wykonany na nowo od podstaw. Wszystkie elementy dekoracyjne zostały odnowione. Jednak najciekawszym rozwiązaniem w aucie jest jego dach, a właściwie szklana jednoczęściowa kopuła. To właśnie ona nadaje tej maszynie niesamowitego charakteru. Jak sam przyznaje twórca tego pojazdu, kiedy rozpoczynał projekt, sam nie wiedział, jak auto ma dokładnie wyglądać, jednak z biegiem prac samochód zaczynał wyglądać coraz ciekawiej, a efekt końcowy przerósł jego najśmielsze oczekiwania. 3. Giga Horse. To pojazd, który mogliśmy podziwiać w filmie Mad Max Fury Road. Jednak nie tak jak większość filmowych maszyn, samochód nie był wyłącznie rekwizytem. Jest pełnoprawnym, działającym i poruszającym się pojazdem. Nadwozie samochodu, o którym powiemy za chwilę, zostało osadzone na podwoziu ciężarówki typu Monster Truck. Do napędzania wykorzystano dwie niezależne jednostki napędowe Chevroleta, każda o mocy ponad 500 koni mechanicznych. Jednak mimo wszystko najciekawsze jest nadwozie, do którego wykonania posłużyły dwie karoserie Cadillaca DeVille, dosłownie umieszczone jedna na drugiej. A jakby tego było mało, z tyłu pojazd został wyposażony w cztery koła ściągnika rolniczego, a na jego bagażniku umieszczono karabin maszynowy oraz wyrzutnię harpunów. Samochód został zbudowany specjalnie na potrzeby filmu, a obecnie prawdopodobnie znajduje się w rękach prywatnego kolekcjonera. 2. Ford Double Trouble. Nevada, Stany Zjednoczone. Samochód o przydomku Double Trouble, czyli podwójne kłopoty. Swoją nazwę zawdzięcza zastosowaniu dwóch niezależnych silników połączonych z nadwoziem Forda Model T z 1927 roku. Oba silniki, każdy typu V8 o pojemności 4,6 litra, umieszczone są z przodu pojazdu, jeden obok drugiego, i generują łącznie około 1200 koni mechanicznych. Oprócz nich auto posiada cztery turbosprężarki i w pełni przelotowy wydech, który zapewnia niesamowite doznania dźwiękowe podczas jazdy. Największym problemem podczas projektowania samochodu było oczywiście połączenie ze sobą dwóch silników, jednak konstruktor dokonał tego, łącząc ze sobą oba koła zamachowe silników za pomocą łańcucha, który następnie przenosi moment obrotowy na wał skrzyni biegów. Samochód dopuszczony jest do ruchu w Stanach Zjednoczonych, jednak jazda nim jest niebywale uciążliwa, m.in. z powodu braku miejsca w kabinie, co zostało wymuszone przez rozmiar silników oraz dzięki słabej widoczności, ponieważ dwie jednostki napędowe wystające poza wysokość przedniej szyby pojazdu skutecznie ograniczają widoczność. 1. DeLorean Limo. Samochód jedyny w swoim rodzaju, DeLorean w wersji limo.
Seryjne samochody tego typu były produkowane przez firmę DeLorean Motor Company na początku lat 80. ubiegłego wieku i szacuje się, że do czasów obecnych przetrwało około 6000 egzemplarzy. Samochód sam w sobie zyskał miano kultowego po wystąpieniu w serii filmów Powrót do przyszłości. Obecnie jest wyjątkowo pożądany przez kolekcjonerów na całym świecie. Jednak auto, o którym mówimy w tym punkcie, to DeLorean jedyny w swoim rodzaju. Pojazd został zbudowany na bazie kilku innych modeli. Został znacznie przedłużony, jednak z zachowaniem swojej stylistyki, dzięki czemu jest prawdopodobnie jedyną na świecie limuzyną z trzema parami drzwi typu Gullwing, skrzydła mewy, czyli otwieranymi do góry. Właściciel auta poświęcił kilkanaście miesięcy na budowę pojazdu, ale najciekawsze jest to, że jest on wyjątkowym pasjonatem tego modelu. Oprócz limuzyny posiada on jeszcze kilka innych egzemplarzy, m.in. wersję Cabrio oraz, również jedyną na świecie, wersję DeLorean Monster Truck. Dziękujemy za uwagę i przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka był Motor Trend, wyjątkowy producent programów motoryzacyjnych, które już możecie oglądać na platformie player.pl. Serdecznie polecamy i zachęcamy do oglądania.